Tak pół godziny przerwy, czy tam godzinę, pozbierałem deski, na szczęście wszystko co straciłem to nie było tak dużo, bo wyczyściłem się z całych desek, ale miałem tutaj te dwie pozostałe skrzynki na dole i na szczęście w nich znajdowało się tyle desek, że mogłem zrobić sobie spokojnie siekierkę i tak dalej i móc pozbywać inne deski, móc zasadzić kilka drzewek i je pościnać, także spokojnie się wyrobiłem już z tym. Pościnałem sobie troszeczkę rzeczy z tratwy, trochę je ogołociłem, bo potrzebuję naprawdę dużo desek i stwierdziłem, że będę robił tą, nie wiem, tą ścieżkę, Stairway to Heaven z słomianego dachu, ponieważ jak widzicie, drewniany dach zabiera 4 deski, słomiany dach zabiera 3 liście palmowe i 2 deski. Cierpię na brak desek, więc stwierdziłem, że to będzie lepszy pomysł, tym bardziej, że liści mam od chuja. Także spokojnie się z tym wyrobię. Poprzechodziłem sobie jeszcze wyspę, znalazłem kilka jakichś losowych drzewek, jeszcze nie pościnanych. Niewiele, bo chyba 2 maksymalnie. Także nie było to nic niesamowitego, ale już możemy się chyba dostać na... Tutaj te drzewka rosną, a my możemy się już chyba dostać na pierwsze jakieś tam występy skalne tego. Tak w trakcie właśnie tego jak się próbowałem tam dostać, zdałem sobie sprawę, że są tutaj drzewa o tych dzikich koronach, które można ściąć jak widać. To są te palmy, które zazwyczaj ścinamy. I co więcej, tutaj wydaje się coś być. Co nie? Dobra, rozbudowujmy to dalej. Nie wiem jak daleko to zajdzie. Na razie tyle. Ja bym zeskoczył tutaj i stąd pozdobywał więcej drewna, jeżeli będę w stanie. Tutaj miał się gracz dostać. Najwyraźniej, na to wygląda. Ej, ja jestem w stanie się już tam dostać. Kurczę, tylko żeby mnie ten ptaszor nie zabił. Ło, ło, spokojnie. Okej, to nie jest hostile, to zajebiście. Deski. Ja nie wiem, czy będę potrzebował wejść jeszcze wyżej, ale chcę sprawdzić całą górę, więc zobaczymy. Myślę, że jeżeli mieliśmy się dostać, to gdzieś tutaj tylko maksymalnie. Ale... tam są skały, bo w tych skałach można wejść, okej. Red berries, watermelon. Ej, nie spodziewałem się, że dostanę się już tutaj. Myślałem, że wejdę tylko tam i pozbieram jakieś drewna na to, żeby dostać się wyżej. A tu jednak są ukryte rzeczy, patrzcie. Odpadki, lina, gwoździe. No nic niesamowitego, bo to jest to, co zazwyczaj znajdowaliśmy. Muszę tylko na tego ptaszora uważać jeszcze, nie? Na szczęście mam drugą siekierkę zrobioną, także spoko. Nie mam łuku, ale mam dzidę. Więc nie wiem jak to będzie z obroną. Samoobroną znaczy się. Mogę mu teraz samsko zeskoczyć na jego... Nie chciałbym tędy spaść. Chcę się rozejrzeć spokojnie. No, satysfakcja jest, że znalazłem cokolwiek. Jest natomiast satysfakcja niska, że znalazłem tak niewiele. Ale tutaj jeszcze jest jakaś ścieżka specjalnie zrobiona. Myślę, że tu są same skały, a tu jest ścieżka. Więc co znajdziemy tam na górze? Red berries, kolejne. I kolejne jakieś pozostałości. Sztabka metalu, okej. To zróbmy sobie miejsce, na przykład zjedzmy to. O nie. Nie, nie ma opcji. Zjedzmy ananasa. Termelona nie ma co jeść teraz. To mi nie będzie potrzebne. Sztabka metalu wezmę. Potrawka z rekina też wezmę. Okej, ten ptaszor nie atakuje tyle często, żebym stracił tutaj życie. Nasiono palmy nie potrzebuję. Mogę to wziąć? To by mi się przydało, te jakieś te, nie wiem. Aha, to są te anteny, które odbierałem. Tak to miało, o to chodzi, taki był zamysł? To wyrzucę. Nie wiem. Wiem, że to nie zadziała, że się schowam, ale... nie chcę jakoś bardzo mocno dostać od tego ptaszora. Jestem na samym szczycie góry. To teraz trzeba zejść trochę niżej i zobaczyć, co ten ptaszor ma w gnieździe. Ojej. Dalej mam problemy z gardłem. Świetnie.
Okej, okay, mały sliding tutaj. I'm coming for ya. Okej, okay. Najdziwniejsze zbieganie po górze ever. On tu gdzieś siedział, ale on tu siedział w gnieździe, czy... O moje gardło, świetnie. On tu siedział w gnieździe, czy... Podnieść deska. Biorę te deski. Jak to? Nasiona arbuza, no to zostawię. O, shit. No nie zbiorę tutaj nic więcej. Nie trafił, okej. Nie wiem, czy zbierać więcej tych desek, no przydałyby się, ale... Czy jest tu coś więcej? To jest jakaś ścieżka, która... No nie mówcie, że tu nic nie będzie, tu mogłaby być taka grota w tym, no kurde, tu jest tyle opcji na ukrycie takich rzeczy. Ja wiem, ja po prostu marzę, żeby tego tyle było, bo to jest... To jest sama satysfakcja takie rzeczy znajdywać. Red berries podnosimy. No i mamy teraz koczarne kwiaty, okej. To, to chyba wszystko. Ten tego kokosa zeżarł. Mango też bym się nażarł. I spróbujmy sobie pozbijać jeszcze drewno. To jest kokos. Liny mogę wyrzucić i weźmiemy kokos. Proszę nie bij. Bądź delikatny. Please be gentle. Nie trafił. Frajer. Oh damn. A to jak tam się mieli ludzie dostać? Bo wspinaczką na pewno nie. Chociaż może stąd. Ej, to można było się wspinaczką dostać, tylko... Pytanie skąd? Te deski chętnie zbiorę na odbudowę tego, co rozpieprzyłem na tratwie, żeby się tu dostać. Nasiono palmy. No nie, nie potrzebuję. Najniższe miejsce, z jakiego można było się dostać, to jest to. Może to jeszcze gdzieś niżej tutaj schodzi. Tu można było się dostać. A tu można było po prostu wejść. Jeżeli może zrobię backtracking, to może znajdę coś, czego nie znalazłem przedtem, więc dlatego tak sobie idę z powrotem. Z ciekawości czystej, czy to się dało dostać normalnie. I chyba tak. Jest zaplątane, ale chyba się da dostać normalnie. No barze się da. O w mordę. Okej. Teraz wyglądam jak debil, okej. Spoko. Okej, rozumiem. Więc to chyba wszystko, co na tej wyspie jest do eksploracji, to chyba... Nic więcej już tutaj nie ma. Więc pozostawiam sobie te deski. Pozostawiam sobie liście. Metal chyba tutaj jest. Nasiona, grzyby to, to. Zajebiście, wszystko posegregowane. I to sobie schowamy. Oj, 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 oj. Potrzeba więcej miejsca na... O nie, znowu ty, no nie. Spaduwa. Dobra, to ciśniemy stąd. Chyba odkryłem już wszystko, co mogłem odkryć. Czas szukać kolejnych przygód, I guess. Chodź tu. O, tak, bo się cała tratwa obraca teraz. O, od kamienia, dobra. Zrozumiable. Niech się obraca jak chce, a ja lecę niszczyć to coś. W ogóle włączyłem sobie tryb
stop choroby morskiej, żeby przestało mnie tak kołysać bardzo, bo na samym czubku tam to jest już, wiecie. Jezu, ale to jest daleko. Te dachówki są absolutnie broken. O, widzicie, jak to wygląda. A jeszcze akurat to budowałem przy pogodzie sztormowej, więc nie za bardzo było mi to na rękę. Także ja to chyba zacznę sobie powoli niszczyć i odzyskiwać z tego zasoby. Dwa razy mniej zasobów, ale wciąż no. Wyszedłem na plus, bo byłem na górze, znalazłem faktycznie staw, ściąłem kilka drzew. Także spoko. Nie ma problemu. Teraz przynajmniej wiemy, że na taką wyspę można zawsze wejść normalnie, a nie budować jakichś chorych konstrukcji. Właśnie też mi coś nie pasowało, żeby twórcy stwierdzili, ona, a żeby ludzie tam weszli, to muszą odkryć, że dachówki są broken i psują grawitację, nie? Właśnie coś mi nie pasowało. I teraz wiem, że po prostu gdzieś jest ścieżka, którą da się dostać. Był ten zwierzak, którego nie ogarnąłem, ale też nie wiem właśnie, co do końca z tym zwierzakiem zrobić. Nie zdobyłem nigdzie gunpowderu w ogóle, prochu strzeliczego, ani nic takiego. Co też jest dziwne. Nie wiem, gdzie go mam zdobyć. Nie wiem, czego jeszcze mam szukać. I don't know, man. Mam spokojnie miejsce, jeszcze tam wszystko mam. Daleko jeszcze? Jeszcze dość. Bardzo interesujący odcinek z niszczenia chorej konstrukcji Elevena. Zajebiście. Dobra, to teraz kolejne pytanie. W sensie, o nie, nie, po kolei, bo tak to się zmarnują. Teraz kolejne pytanie. To dokąd zmierzamy teraz? Czy będzie coś jeszcze? Muszę rozbudować tą tratwę na pewno. Przygotować ją tak, żeby przystosować ją do jakichś zwierzaków czy czegoś. Tak sądzę. To odbudujemy, żeby nie było siary. No i cacy. Tylko co mi teraz z tych zwierzaków? Czy to już jest powoli ten endgame, o którym tak pierdzielę cały czas? Czyżby to było to? A, nie mam desek, no tak. Nie wiem, czemu wziąłem 20 desek zamiast 14, ale niech będzie. Umieśćmy wszędzie te deski. Żeby wszędzie były. Te możemy zebrać, zaraz mi się siekiera zniszczy, ale nieważne. Cacy. Tam są kolejne małe wyspy, które już nie są aż tak ekscytujące, jak przedtem były, nie? Myślałem, że coś upuściłem, a to plastik. No to teraz większość gry to będzie segregowanie przeze mnie itemów, wyżeranie kokosów. I wie co jeszcze. Nie, no nie, ziomuś, nie, 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 płyniemy na tą wyspę, ogarniamy, co tam jest. Bo teraz nawet nie muszę zbytnio nurkować po odłamki, bo mam ich aż tyle. Dziwnie. Jest kolejna rzecz na radarze, to teraz mam tym radarem się po prostu sugerować i płynąć do coraz to dalszych jakichś odległych rzeczy. I co, będę trafiał na coraz to różniejsze wyspy, albo coraz to różniejsze jakieś rzeczy nadające. No co za gówniarz. Spaduwa. Dziękuję za surowe mięso i za kolejną głowę. Elo. No i gdzie płyniesz, co? No tej wyspy i tak dużo nie będzie. Actually, nie mam sensu, żeby tam lecieć teraz.
Wszystko, co mam potrzebne, mam na tratwie. Ale w dziwnym stadium gry teraz się znajdujemy. Patrzę na tę wyspę i legitnie stwierdzam, że nie wiem, czy mam po co tam iść. Chyba nie. Ale dziwnie. Się nie narzekam, ale... Oj, butla z tyłem mi została, bo ją zmieniłem na głowę tego guźca. Dlatego... Chociaż tyle dobrze, że jej nie straciłem. Nie jest źle. O, w mordę. No i do kolejnej rzeczy. Czyli jest dziwnie. Dobra, skoro mam tyle surowców, to może po raz pierwszy spróbuję coś zacząć, może warto... A, umiem się wygadać, zajebiście, nie? Elek, po prostu bomba. Może warto teraz spróbować jakoś to rozbudować, to co chciałem rozbudować? Jak ja to chcę zrobić? Co ja chcę zrobić? Bo chyba wycofam się z tego pomysłu, bo już nie muszę się dostawać na jakieś wysokie szczeble. Jakoś strasznie. Mogę rozbudować na dole to tutaj dookoła. Pytanie tylko brzmi jak? Myślę, że to mogę proporcjonalnie tak sobie rozbudować dookoła. A, plastik. 27 desek. Tu mam ich jeszcze więcej. No to budowanko, lecimy. Załóżmy, że od tego tutaj, jak sobie pójdziemy prosto. Załóżmy, że tak mniej więcej to będzie na taką odległość. Czyli od ostatnich podpór raz, dwa, trzy, cztery zrobimy. Tutaj od ostatnich podpór raz, dwa, trzy, cztery. O, to jest krzywo, trzeba będzie przestawić. Od ostatnich podpór raz, dwa, trzy, cztery. Tak próbuję zrobić z tego okrąg taki, wiecie, idealny. 3, 4. Cacy, ale mogę to zrobić jeszcze więcej. To zrobimy na 5. Co mi tak przycina za każdym razem, kiedy klikam? What? On sobie aktualizuje całą tratwę, dlatego chyba. Jest coraz większa, dlatego każde kliknięcie tak ma małą przycinkę. Lil Coconut, żeby nie zdechnąć z głodu. Zjedz tego buraka też. I ciśniesz dalej, zaraz. Zaraz resztę ogarniemy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. O, brakuje plastiku dla odmiany. Nie brakuje tego. No. Nieważne, wyleję to. Teraz bardziej w stronę tego płyniemy. Niech będzie, to niech płynie. Na ten czas dalej sobie będę kończył. Chociaż tamten dół, jakoś go rozwiniemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć tutaj jest. Tutaj też wygląda na 5. Tutaj nie dokończyłem. T
te przycinki za każdym razem, kiedy coś klikam. No i deski mi się skończyły. Szlak. Drzewka, rośnijcie, chcę to dokończyć. Come on, come on. Rozpędziłem się z tym trochę. O, damn, drzewka jeszcze nie są gotowe nawet. Czy ja mam z czego zrobić... Czy ja mam z czego zrobić siekierę? Nie mam. Dobra, ale płyniemy, czyli... Płynąc na pewno zdobędziemy jakieś drewno, także spokojnie. Tu się zaczyna fajna przestrzeń robić. Fajnie, fajnie, mi się podoba. Czy mogę to zgarnąć, tak żeby tego nie niszczyć? No nie! To był tylko plastik. It was not worth it. Nie wiem, czemu to zrobiłem zatem, ale nieważne. Usuń. Okej, okay. I tutaj zrobimy sobie przerwę i tutaj będzie nasza kotwica. Żeby to było symetrycznie. Bo inaczej mnie szlak trafi. Okej, okay. Czyli czy możemy już zrobić siekierę? Nie, bo mamy dwie deski na 8. Mhm, fajnie. No. Już? Dajesz radę? Gdzie on tu jest? Jedzongo. No i cacy, załatwione, pozamiatane, taś taś. Tylko więcej desek trzeba zdobyć i zrobimy sobie tą siekierę i będzie cacy. Jak tam kolejna? Okej. Nie widziałem, co się stało, myślę, że bateria się skończyła. Odległość się zmniejsza. Ale to się już strasznie przekierowało. Spróbujmy, jak się robi kolejną baterię, żebyśmy od razu mieli. Żebyśmy nic nie pomieli. Plastik, sztabka miedzi, odpadki. I wszystko mamy, bo mamy tutaj sztabkę miedzi, akurat. I tu mamy odpadki. Stwórz baterię. Cacy. Czyli kolejna bateria jest już praktycznie ready, jakby coś miało być nie tak. Sztabki miedzi mogę przepalić, bo... Przytopić, bo i tak się przydadzą. Czy złapało się jakieś drewno tutaj? Liść, drewno. To też złapiemy chętnie. Chodź, nie wstydź się. Szkoda tamtej beczki, no ale dobra. Ale tu od razu się przestrzeń zrobiła jakaś taka na tym. Ty chyba sobie jaja robisz. Kolego. 6 desek. Nie, najpierw robimy siekierę, potem będziemy cokolwiek zbijać, bo potrzebuję zbijać też palmy, które wyrastają. A tak to się zapędzę w kozi róg i będę czekał. Idealnie. Perfekto. No i możemy zrobić już śruba z jednej sztabki metalu. No i cacy, metalowa siekiera. Go. Czyli teraz skoro mam... O, beczka jeszcze, więcej drewna. Mogę już was zbijać, ciebie jeszcze nie, ciebie. Już tak. Może żeby, tak, żeby nie spłoszyć tej mewy, czy co to jest, niech sobie wysiaduje to jajo. To za chwilę będzie, to sobie stąd podbiorę. Kolejne nasiona palmy. Już mogę? No to było zaraz sadzone po tamtym, jak to możliwe, że... Okej, cacy, ładnie zebrane. No, rośnij. No bez jaj, no. Ziom. O nie, mi się siekierka zużywa na tym.
powinny zaraz... A, nieważne. Dobra, już nie będę taki natarczywy. Tu jest środek, czyli... Tak to będzie. Zaawansowane obliczenia, in progress. To zastawimy, to zniszczymy, albo to tutaj. O! I kotwica, go. No i bardzo ładnie. Teraz tylko resztki drewna zebrać, dokończyć okrąg z tego. Będziemy mieli coś tam na dole ogarnięte i możemy tutaj sobie sadzonki powsadzać tak na brzegach, nie? Będzie to miało sens. Po tym możemy zrobić wyższe piętro. Nie wiem, jest trochę inaczej niż planowałem. Ale... nie jest źle. Jest nawet chyba... fajniej. Mogę już? Dziękuję. To sobie wypełnię znowu wodą. Czy ja ją wygoniłem przypadkowo? Nie chciałem. 819, znowu w złą stronę, gdzieś tam. No i pozużywałem deski na żarcie, no. Cacy. Ale cały czas mamy napływ desek, bo przedtem to był ten strach, że jak właśnie stałem przy tamtej wyspie, to, że nie będę mógł coraz więcej desek zbierać, no bo nie ruszam się, nie jestem w ruchu i te deski nie będą napływać cały czas, nie? Teraz natomiast nie ma problemu. Bo i napływają, i mam spalm. I może stamtąd sobie zgarnę deski. I... no nie zbiorę. Nie chciałem się już haka wyciągać. Dobra ludzie, ja nie wiem czy jest sens teraz was jeszcze męczyć tym co ja tutaj robię. Pobudowałem trochę ile mogłem. Z tego co miałem, myślałem, że będę mógł trochę więcej tak szczerze mówiąc pobudować. Spróbuję te deski jeszcze zebrać. O, na ślepo zebrałem, zajebiście. I... ja sobie przejrzę tą wyspę na spokojnie. I zbiorę jakieś, wiecie, deski, jakieś drewno, tak dalej. No i tyle. I będę dalej rozbudowywał tratwę i będziemy znowu płynąć w kolejne... w stronę kolejnego sygnału. To tyle. So, tak jak zawsze, dzięki wielkie za obejrzenie. Mega doceniam, że się trzymacie tej serii. Guess what time it is? Gida time! Hello. No, dzięki jeszcze raz za oglądanie, tak jak zawsze, trzymajcie się. See ya next time. Na razie.